imieniu Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Serdecznie zapraszam na wykład. Witajcie, wodni eksperymentatorzy! Czy wy także lubicie wszelakie przecieki? Dzisiaj czas na hydrozagadki wprost krainy hydromechaniki, czyli działu fizyki zajmującego się równowagą i ruchem płynów. Zaczynamy! Czy braliście udział w pierwszej części naszych wodnych eksperymentów i udało się wam powtórzyć wszystkie doświadczenia, które pokazywaliśmy? Jeśli tak, to wspaniale! Jeśli nie, to dzisiaj czeka was porcja zupełnie nowych eksperymentów. Jak już wiecie, ciśnienie hydrostatyczne cieczy zależy od gęstości oraz od wysokości słupa cieczy. Zależy również od przyspieszenia ziemskiego i to również możecie sprawdzić. To doświadczenie jest naprawdę proste do wykonania. Potrzebujecie butelkę z jednym albo nawet z trzema otworami, które zakleicie. Butelkę należy wypełnić wodą. Ja nie będę teraz tutaj tego doświadczenia wykonywać, ponieważ będę chciała was zachęcić, abyście zrobili je na świeżym powietrzu. Następnie uzupełniamy wodą i zakręcamy. Przyda nam się też drabina. Musimy wskoczyć na nią. Następnie odkręcić butelkę, ściągnąć naszą zabezpieczającą taśmę i taką butelkę upuścić z wysokości. Dobrze jest, jeżeli jesteśmy zaopatrzeni na przykład w nasz telefon, który umożliwia nagrywanie filmów, ponieważ fajnie jest, jeżeli uda wam się zarejestrować sytuację, gdy butelka spada i gdy będziecie mogli sprawdzić, czy woda w trakcie tego swobodnego spadku wypływa, czy też nie wypływa z butelki. Jaki wpływ ma zatem grawitacja na przebieg doświadczenia? Spróbujcie sprawdzić podczas wyjścia na zewnątrz z butelką i wodą. Czas na nasz ostatni eksperyment, podczas którego sprawdzimy spostrzeżenia Torricellego. Będziemy potrzebować dwóch identycznych butelek. To ponownie mogą być plastikowe butelki, moje mają pojemność 1,5 litra. Przyda nam się ponownie taśma klejąca, gwóźdź oraz wszystkie akcesoria, które przydadzą nam się, ażeby go podgrzać, a także woda, taca i w tym doświadczeniu możesz, ale nie jest to konieczne, wykorzystać barwnik lub też kolorowy napój. To umożliwi nam nieco dokładniejsze przeanalizowanie przebiegu tego doświadczenia, ale nie jest niezbędne do jego przebiegu. Tym razem w obydwu butelkach zrobimy otwory i te otwory będą na tej samej wysokości. Powiedzmy, niechaj będą mniej więcej na 1/4 wysokości naszej butelki. Czyli powiedzmy tutaj. Zaczynamy. Od tego, że ponownie zapalimy naszą świeczkę. Gwóźdź ogrzejemy w płomieniu naszej świeczki. I będziemy wykonywać otwory mniej więcej na 1/4 wysokości naszej butelki. Położę je obok siebie, żebyście widzieli, że otwory są na zbliżonej wysokości. Jeszcze chwilkę ogrzewamy w płomieniu naszej świecy. Możecie wykorzystać oczywiście do tego też palnik gazowy. Świetnie, ten otwór już wykonany i mniej więcej na tej samej wysokości wykonamy otwór w drugiej butelce. Nie zawsze za pierwszym razem się udaje. Tym razem zmniejszyłam średnicę naszego gwoździa, żeby ten otwór był jeszcze mniejszy. Tak naprawdę ten otwór powinien być możliwie jak najmniejszy, żeby wyeliminować dodatkowe czynniki, które mają wpływ na przebieg tego doświadczenia. No dobrze, mamy dwa otwory wykonane mniej więcej na tej samej wysokości. Dobrze, teraz będziemy nalewać naszych roztworów wodnych do obydwu butelek. Chciałabym, żebyście do jednej butelki nalali cieczy do wysokości mniej więcej pół
połowy wysokości butelki, zaś w przypadku drugiej butelki nawet powyżej 3/4. Podsumujmy. Mamy dwie butelki z dwoma otworami i będziemy je napełniać do różnych poziomów wysokości cieczy. Aby tego dokonać, oczywiście przyda nam się taśma klejąca, która umożliwi nam zaklejenie obydwu otworów, dzięki czemu podczas napełniania butelek woda nie będzie się wylewała. Zaklejamy obydwie butelki, pamiętając o zostawieniu tego założonego paska, żeby było nam łatwiej później zerwać te naklejki. No i przystępujemy do napełniania butelek. Oczywiście teraz już je odkręcamy i będziemy uzupełniać. Ja do tych butelek dodam również roztworu barwnika. To nie jest niezbędne do przebiegu tego doświadczenia, ponieważ tak naprawdę tutaj to, co chcemy zaobserwować, to jest różnica w tych dwóch strumieniach wypływających cieczy. Strumienie będą na tyle cienkie, że to zabarwienie nie będzie aż tak mocno intensywne, jakie widzicie je w pełnej, takiej dużej 1,5-litrowej butelce. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że troszeczkę pomoże Wam zobaczyć to, co się będzie działo. Nalałam chyba troszeczkę za dużo, ale tak naprawdę nam zależało, żeby nalać powyżej 3/4 wysokości, a żeby te wysokości słupów cieczy były różne, więc możemy tak zostawić tę butelkę. Tę butelkę odstawiam tutaj, świeczkę zdmuchuję i do drugiej butelki będę nalewała roztwór, który będzie w kolorze zielonym, więc nalewam zielonego barwnika. A następnie będę uzupełniała, tym razem już starając się pamiętać o założonym przeze mnie poziomie cieczy. Wodę właśnie w butelce. Świetnie, jeszcze troszeczkę, tak żebyśmy mogli obserwować przebieg tego eksperymentu. Myślę, że jest teraz idealnie. No dobrze. Teraz możemy postawić obydwie butelki z otworami skierowanymi na naszą tacę bezpieczeństwa. Naszym zadaniem teraz jest jednoczesne, w miarę naszych oczywiście możliwości, zerwanie obydwu taśm klejących. Gotowi? Próbujemy! Zwróćcie uwagę na różnicę przebiegu tych dwóch strumieni. Woda tryska na większą odległość w butelce, w której był większy słup cieczy. Widzimy to dokładnie, przyglądając się naszej tacy. Tutaj ta pomarańczowa woda zbiera się w tej waszej lewej, a mojej prawej części tacy i ewidentnie tryska na większą odległość. Zwróćcie uwagę, że dzieje się tak z tego względu, że wyższy słup cieczy wywiera po prostu większe ciśnienie. Woda wypływa z większą szybkością i ma na większą odległość. Tego właśnie spostrzeżenia dokonał Torricelli. Zauważył on, że prędkość wypływu można opisać wzorem, który teraz nazywamy wzorem Torricellego. Prędkość zależy zatem od przyspieszenia ziemskiego, o czym przekonaliśmy się w ostatnim eksperymencie, oraz od wysokości słupa cieczy, czyli mówiąc prościej, od ilości wody w naszej butelce. Prędkość wypływu określona wzorem Torricellego równa jest prędkości swobodnego spadku ciała z wysokości h. Nasza wizyta w krainie hydromechaniki niestety dobiega końca. Jeśli chcielibyśmy przeprowadzić te wszystkie eksperymenty jeszcze bardziej profesjonalnie, powinniśmy zadbać o stały poziom wody w naszych butelkach. W tym celu możemy na przykład zapewnić jej dopływ, na przykład z kranu za pomocą wężyka. Zachęcam Was gorąco do eksperymentowania w wannie i pod prysznicem, i na plaży, i nad jeziorem, czyli wszędzie tam, gdzie woda nikomu nie straszna i mniejsza szansa na zalanie swojego czy też cudzego mieszkania. Miłego dalszego eksplorowania tajemnic przyrody. Trzymajcie się, pa!